kapitalnym stylu zwycięstwo w turnieju czterech skoczni. Dzisiaj w Bischofshofen i w turnieju czterech skoczni. W kapitalnym, przepięknym stylu. Auf geht's, Sven Hennewald. Es geschafft. Der Mythos der Vierschanzentournee ist besiegt. W stylu kończy. Nie ma wiatru, nie ma wielkich możliwości, ale jest wielka forma, wielka klasa. Trafił super i kończy w wielkim stylu. Kończy w wielkim stylu. Wydaje mi się, że przeskoczył w tym skoku Jana Ahonena. 133,5 metra. Tak w tej chwili potwierdza się to. Czy Martin da radę? Świetne wyjście z progu, daleki lot, doskonały lot, daleko, daleko, chyba wygra! Ja Janne. Janne tietää sen, että koko Suomi on nyt hänen takanaan. Koko, joka ikinen herra ja Sarri on Janne takana, kun hän tulee tähän viimeiseen hyppyynsä ja sieltä tulee kuningatai! Mittämättömän pitkälle ja hymykin sieltä herkiää! Janne ottaa selvän kärkipaikan tässä nyt. Nyt jos ei muuta, niin tsekki on kyllä lyöty niin pahaan, pahaan siltaan, että nouseeko se sieltä. Janne nyt on vielä hyppä. Czy będzie w stanie wygrać dzisiejszy konkurs? Świetna prędkość, znakomity lot, fantastyczny lot, fantastyczny skok, około 140 metrów. No to jest naprawdę talent niebywały, on może jeszcze... And now we're down to the top three men in the tournament. After the first two rounds, third in Oberstdorf, second in Garmisch, Jani Ahonen. And that's terrific. That is massive. Voittoa Janne Ahosella. Kuningas Kotkalla on taskussa. Ja Jens Weissblok on hänen rinnallaan neljässä voitossa. Ja nyt haetaan viidettä. Tästä lähtee Kuningas Kotkan hyppy historiaan. Ja Janne pitää kintataa. Janne pitää kintataa. Ja siinä se on. Viides väkiviikon voitto on Janne Ahosen heiniä. Ja legenda on syttynyt. Onko tässä kenties kaikkien? Leutzl, die Daumen. Ja, wird das der erste Tourneesieg seit 9 Jahren für Österreich? Ja, und mit Tagessieg. Ich sag dir, ich schau dir das an. Schau dir das an und wir den Schanzenrekord dran. Der ist wieder am Schanzenrekord dran. Ein Wahnsinn. Wolfgang Leutzl nicht zu stoppen. 141,5 Meter. Die Vierschanzentournee geht wieder nach Österreich. Ja, aber wie souverän. Souveräner Tagessieg. Diesmal 4x20-0. Kymppinen, 133 metriä, huudetaan Hildelle, kun Hilde tulee ja pystyy aika kovaan suoritukseen. Lähelle tulee. Hilde tai Morki voittaa tämän kisan, Pissenin kisan, ja Hilde saa nyt plussaa. Saa 3,8, joten hyvin lähelle hän tulee kyllä kiilautumaan tuohon kärkipäätä. 132 metriä tulee mittaa tälle hypylle ja tämä... Thomas Morgenstern, jest cały jego fanklub, są rodzice, jest ojciec. Dopingują Tomasa Morgensterna. Zobaczmy teraz na skok reprezentanta Austrii. Pięknie, daleko skacze Thomas Morgenstern.
135 metrów, a więc wyrównany najdłuższy skok Michela Heiböcka, plus 3,7. To są niekorzystne warunki, w jakich skakał Thomas Morgenstern. W karierze zwycięstwo w Pucharze Świata i drugie z rzędu zwycięstwo w turnieju czterech skoczni. Gregor Schlierenzauer już w powietrzu. Oto wirtuoz techniki latania. Poleciał! Poleciał daleko! I czy wygrał? Oto pytanie. Anders Jakobsen bije brawo. 137,5 metra. Różnica między nimi była tylko 0,8 punktu. 139 skoczył Jakobsen, a więc 1,5 metra dalej wylądował reprezentant Norwegii, ale noty! Który staje przed nieprawdopodobną szansą. Wierzę, że ją wykorzysta, bo cały czas prezentuje bardzo równą formę. Thomas Dietkart, czy zwycięzca 62. turnieju czterech skoczni? Tak jest! Tak jest! Zwycięzca całego turnieju, to nie ulega wątpliwości, ale czy wygra dzisiejszy konkurs? Za chwilę się o tym przekonamy. 140 metrów, musi wygrać, musi wygrać. 141,5 pokazuje komputer podszerową, ale zobacz na noty! Понятно, конечно, когда борьба не закончена, этого уже называют вторым Хайбека, который демонстрирует ряд целых просто гениальных прыжков, но лидер общего зачета Кубка мира просто так не уйдет. Отличная скорость, большая высота траектории и, видимо, все-таки победа на заключительном этапе турнира четырех трамплинов достается ему. Ну, то есть в этом практически невозможно сомневаться. Командный человек Грегор Шлиренцауэр не торопится уходить отсюда. Хотя он... ...20 pochází z kraně. Má výhru na turné jako na dlani. Peter Preutz přeskakuje Freunda, přesně tak, 143, i to před 11 lety, slovinská lavička už slaví, není to rekord o půl metru, 142,5, každým skokem to bylo lepší a lepší. Peter Preutz je po 19 letech druhým slovinským vítězem turnaje. Kamil, masz przejść do historii, wszyscy na to czekamy, dołączyć do największych, mieć wielkiego szlema, bardzo spokojnie, leć i zrobi to! Jabił! Fenomenalny skok Kamila Stocha, fenomenalny, coś niebywałego. Kamil! 38,5 metra. Kamila 4 metry dalej niż w pierwszej serii. 8,9 punktu do danych za wiatr. Coś